Te największe jeleniogórskie juwenalia uważamy za otwarte! Wielkie oklaski dla tych wszystkich, którzy byli z nami i nam pomagali, którzy rozstawiali wszystkie te płoty i dbali o to, żebyście mogli się teraz bawić. Brawa dla nich! Student też musi się pobawić, też musi poszaleć. Nie tylko nauką żyje, nie tylko praktyką. Nie tylko zaliczeniami i kolokwiami, a ten czas właśnie jest im poświęcony. To jest ich impreza. Oni organizowali tę imprezę i niech się bawią jak najlepiej. Święto trwa 3 dni. Dzisiaj jest święto hip-hopu i Malik Montana to jest gwiazda wieczoru. Emocje będziemy dawkować, ponieważ jutro mamy możliwość spotkania z Organkiem. Zespół bardzo popularny, męskie granie, więc myślę, że będzie bardzo dobry, mocny rok. No a oczywiście w sobotę imprezowo-klubowo, więc będzie Denzel, do którego też oczywiście bardzo dużo osób czeka. Mam nadzieję, że świetnie się będą bawić pod sceną. Bardzo fajnie, że są organizowane te juwenalia, ponieważ no, przez COVID-a niestety mieliśmy przerwę w takich eventach. No na szczęście wydaje mi się, że teraz dlatego jest tak dużo osób, ponieważ no, jest to pierwsza impreza po tak długim czasie. Ja jestem naprawdę podekscytowany i chcę więcej. Moc wrażeń czeka na studentów aż do soboty 28 maja. Zakończenie imprezy planowane jest po północy.